Zły dotyk boli całe życie. Aj, która to runda? 1/4. Nie wiem, nie było mnie tu. 1/4. Zapraszam na scenę MXN-a. I Wojtka! MXN i Wojtek, zapraszam na scenę! Dzień dobry. Tu jest mikrofon. MXN będzie zaczynał jako wylosowany pierwszy, a waszym tematem będzie Król Puszczy. Król Puszczy. MXN zaczyna. Dobra, mamy to, na tym bicie każdy hula, mamy Puszczy Króla, ale to nie on, to jest mój rap. Jeśli chcesz, posłuchamy tego dalej, ja wiem, że czekasz na swój punch. Ja się nie palę, jadę dalej, nie ze szmalem, tylko z tym bitem. Mamy to i teraz ja pozdrawiam. Ale mamy to i wiem, że nie jesteś jak San Marzian. Tak, oprócz tego w puszczy to ja jestem Tarzan. Ty niestety masz swoje wyniki. Ja jestem Tarzan, a ty tylko jego małpka Kiki. I to właśnie o to chodzi, jeśli chodzi o zwycięstwa. Pierdolnięcie wielkie, masz coś do powiedzenia? Jedź tam! A to może, albo nie, przerwę, a co? O! O. Król Puszczy, to jest temat, w którym nawijał MXN, jeżeli ktoś by nie wyłapał tego z pomiędzy jego wersów. Teraz w temacie Król Puszczy nawija Wojtek, nie ma za co. O, o, dobra, patrzcie. Jestem Królem Puszczy i powiem wam tutaj jedno. Pierwszy raz na scenie Mufasa dostaje w pierdol. Jest tutaj nieźle, wiadomo, że ty strzeźniesz. Wiadomo chyba, że nawijasz wersy kiepskie. Patrz, nie rozpierdalam takich tłuków. MXN, mulat kseruje nygusów. Rozkminiacie to? Dobre wiadomo, ty tutaj w wersach. A ty zamulisz jak wersy, kurwa, puszcza się jak Białowieska. Dlatego spoko tutaj, ziomek, będę puszcza las. Po angielsku forest, dlatego powiem tobie. Spierdalaj tutaj, ziomek, tak. Spierdalaj szybciej niż jebany Forrest Gump. Będzie nieźle, spoko, wiadomo, tutaj na bitach. A refleksja to jest moja klasyka. Dobra, spoko, nawijam jak PZ. A ty jak PZ nie wiesz, kurwa, co masz powiedzieć. Rozkminiacie to i to jest niezłe. Wiadomo chyba, że MXN tutaj strzeźnie. Spieprz się. Ej, to było zajebiste wejście. Proszę tutaj obiektywnie podejść do tego. To no. Zajebiste! I mam nadzieję, że przynajmniej równie zajebiście MXN odpowie bez tematu. Wiem, że na początek nawinąłeś o Albim, no bo jesteś taka mała biała, ej, Barbie. Jeśli mamy szery, to tylko z puszczą ci się kojarzy on, no więc się kończysz, ziom. Jedno dodam, powiem ci, twoja kasa. Stary, wiesz co było? Był Mufasa, ale później, kurwa, ty jesteś jak czarny Kimba. Wiesz co później? Ze skazą zrobił Simba. Jeśli chcesz, no to mamy ten styl. Jesteśmy fanatykami łapania tych chwil. Tak, chwili, teraz masz powiedziane, że te wersy niestety przez ciebie nie są wygrane, wiem. Mam przejebane niby za te wersy. Tak, tutaj są odbiorcy, więc wierz mi, oni wysłuchają tego do końca. Ziomuś, jeśli chcesz o swojej akcji, odpowiedz komuś. Dobra, spoko, patrzcie, Wojtek tu wygrał dziś. Powiem ci jedną rzecz o akcji Albi. Patrzcie, kurwa, Wojtek napierdala freestyle zaraz. Murzyński mózg, chińska pała. Rozkminacie? Ja tutaj styl nabita. Kurwa, black and yellow, Wiz Khalifa. Rozkminiacie to, freestyle rozprawdzaj. To jest lepsze niż wizja lokalna. Dobra, spoko. Spoko, wiesz co, nawet na wizji lokalny by ci załapałbyś pierdol. Gadamy wiadomo, ty mendo, wiadomo chyba, że masz przyjmie tu kompleks, ziom. Dobra, spoko, tutaj sprawdzaj, to jest five, ja mam high five, on jest just five. Gadamy, sprawdzaj, to jest dobra tu akcja, ciebie kiedy jesteś na scenie dopada nostalgia. Zmiana, zmiana, zmiana. Tia, na raz, na dwa, na trzy, tia. Jedziesz. Mówisz, pała mała, to jest akcja bardzo grubo pusta.
jak to było, jak twoja laska miała go w ustach. Tak, to powiemy to dalej, powiem ci, że ja za sobą mostów nie palę, jadę dalej. Tak, chciałeś mi pojechać o tym? Dla mnie tyle to jest podpalony, dla mnie trotyl, który rozjebie ciebie. Właśnie lądujesz na glebie, jebie ciebie. Niestety, powiem ci, że mamy to i dalej, ten styl trwa, dalej tu trwa ta gra. Oprócz tego mamy, to się robi na 4 albo 2, a się nie domyśla z przecinkiem. Nawijam, bo mam rozkminkę. Zmiana! Dobra, tu łaka nie ma, tańcz makarena chujowa, nawijasz tu a capella, gadamy spoko. Ja łaka strzelam, a po tej bitwie wiadomo, że wypiję tutaj amarena. I nie nawija mi o panie, bo twoja udaje orgazmy jak Cristiano Ronaldo faule. Rozkminiacie to? To jest dobre, wiadomo chyba, że ty masz tu kompleks. Tu Wojtek wygrywa, dobrze nawija, masz kompleks no chyba. Wiadomo chyba, że prezerwatywa nawet by cię nie pokryła. Rozkminiacie to? Zmawiaj tutaj pacierz ziom, zmawiaj pacierz ziom. Raczej ziom, powiem tu łakiem co spierdale panie Russell Crowe. Ja tu napierdaram, raczej zaraz. Kurwa, obozowałem sobie, raczej dara. Oh fuck! Masz talent! Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, czy waszym zdaniem lepszy był MXN? Czy waszym zdaniem lepszy był Wojtek? No i moim też, MXM, pierwsza runda spoko, teraz już średnio, Wojtek, zajebiście, przechodzisz do półfinału. Jeszcze raz, zróbcie hałas!